Dzień dobry, to nasz kolejny odcinek z tytułu Podkologia. Dziś zajmiemy się startem niskim, startu z bloku. Jest to bardzo istotny element pierwszy w całym biegu podkarskim. Dlaczego istotne? Dlatego, że tak naprawdę stąd ruszamy, ale tutaj też już ustawiamy wszystko, co się wiąże tak naprawdę z dobiegiem do pierwszego płotka. Później, co się dalej już dzieje, to jest właśnie esencja ustawienia bloków. Tak jak w sprintach, nie ma problemu, ustawiamy pod siebie. Blok do 110, do 100 płotków potrzebujemy tak naprawdę wymierzyć pod płotek. Nie tylko dla samej wygody zawodnika, ale to, co później będzie ten zawodnik robił na płotkach. W związku z tym, że tak naprawdę płotki stoją w jednym miejscu, a my musimy się dostosować do nich, nasz krok, nasza odległość, na 110 przez płotki to jest 13,72, dla pań to już jest 13 metrów. Tutaj tak naprawdę musimy już tak regulować blok, żeby nam pasował, ale i też, żebyśmy mogli normalnie wejść w bardzo mocno w pierwszy płotek. Więc jest podstawą tak naprawdę, to są dwa warianty. Dobieg siedmiokrokowy i dobieg ośmiokrokowy. Najczęściej stosuje się w dobieg ośmiokrokowy, bo tak mniej więcej zawodnicy, powiedzmy, tacy przychodzą, czy powiedzmy, że to jest najwygodniejszy, aczkolwiek zawodnicy wysocy już stosują dobieg siedmiokrokowy. I wówczas tak naprawdę co jest istotą rzeczy, taki na pierwszy rzut oka dla laika, ustawienie ośmiokrokowego w bloku to jest ustawienie, gdzie mamy nogę atakującą z tyłu jako drugą w ściankę, a odwrotnie jest w bloku siedmiokrokowym, gdzie ustawiamy nogę atakującą na pierwszej ściance. Dobieg siedmiokrokowy charakteryzuje się tym, że w pierwszym etapie, pierwsze kroki, dwa, trzy kroki to są kroki przedłużone, więc w związku z zaistniałą sytuacją tak naprawdę te pierwsze kroki nas determinują w ustawienie bloków. Blok gdzieś musimy przede wszystkim rozciągnąć, tak? W biegach ośmiokrokowych bardzo mocno skracamy, czyli automatycznie jest tak, że skracamy też ustawienie samego bloku. Na co trzeba zwrócić uwagę, jeśli chodzi o ustawienie bloku, to tak naprawdę też wypośrodkowanie na torze, to jest jedno, żeby był w linii, żeby nie było gdzieś tam lekkiego skrętu, tak? Żeby nie chlujnie go położyć i jest nierówno, ale też jest tak, realia są różne, tak? Jeśli chodzi o stadiony, o sprzęt startowy. Najczęściej, najlepiej jest ustawienie pierwszej ścianki gdzieś bardzo blisko przodu, po to, żeby przede wszystkim w momencie, kiedy zawodnicy nieraz jest już listwa ułożona, a im pasuje, że będzie gdzieś wyjątkowo daleko. Jeżeli bloki nie mają gdzieś zaczepów, nie mają tych kolcy, powoduje, że po prostu, że cały blok nam odchodzi w trakcie startu. Czyli najlepiej jest bezpiecznie dla zawodnika, żeby przestawić go pierwsze ścianki, żeby było z przodu. Wówczas jest to większa gwarancja na to, że ten cały blok nam nie odjedzie. Tak jak powiedziałem, w biegach podkarskich ustawiamy przede wszystkim pod to, co się dzieje tak naprawdę na dobiegu. Bez tego, tak naprawdę bez dobrego ustawienia nie ma dobrego dobiegu. Co do ustawienia ścianek, tak naprawdę też ustawiamy je w zależności od naszych potrzeb pierwszych kroków, tak żeby one były w miarę płaskie, tak żeby nie było długiego przeciągnięcia nogi do góry, bo to wiadomo, że to jest strata czasu, strata naszego tak naprawdę pierwszego wypchnięcia, więc siłą rzeczy w miarę ustawiamy tak, żeby te ścianki nas nie wyrzucały do góry, a bardziej w przód. Po to, żeby start był w miarę wypłaszczony, podnosimy ściankę tylną w miarę wysoko, po to, żeby był ten ruch spłaszczony. Każde inne ustawienie powoduje jednak troszeczkę taką sinusoidę, która nam wydłuża krok. Jeżeli potrzebujemy, żeby pierwszy krok nasz ze startu z bloku był wydłużony, to czynność tak naprawdę nam daje rozstawienie ścianek jak najszerzej na bloku. Wtedy samo ustawienie już nóg determinuje pierwszy krok długi. Jeżeli chcemy mieć skrócone ścianki,
po prostu przybliżamy i wówczas ten krok będzie naturalnie dla nas krótki. Start jest bardzo indywidualny i to jest każdy zawodnik dostosowuje ustawienie bloków pod siebie, ale tak jak mówiłem, w płotkach jest istotą tak naprawdę, żeby też tak ustawić blok, żeby wszystko zadziałało i żeby można było normalnie wejść w płotek daleko, żeby nie podchodzić albo żeby nie było za daleko. Ustawienie siedmiokrokowe. Zawodnik atakuje prawą nogą, więc tak jak mówiliśmy, pierwsza ścianka jest z przodu. Ustawienie Dominika jest typowo tak naprawdę pod niego. To już jest już przez lata wyrobione ustawienie, także nie będziemy aż tak bardzo ingerować. A za chwilę powiemy, jak mniej więcej to wygląda, jeśli chodzi o inne ustawienia, inne możliwości. Zwracam uwagę tak naprawdę, żeby palce były przed linią, żeby nie dotykały linii, po to, żeby sędziowie się nam nie przyczepiali. No i też jest tak, żeby tak była sylwetka ułożona, żeby wytrzymać dłuższą przerwę, na przykład w momencie, kiedy sędziowie zwlekają z kolejną komendą gotów. Sylwetka na gotów, lekko przesuwamy się do przodu, pada strzał, hop. Jednym z głównych elementów tak naprawdę w trakcie startu to jest wiadomo, jest odbicie od ścian bloków. Coś, co jest tak naprawdę bardzo istotną rzeczą, to jest przeniesienie siły odbicia na ściankę bloku. I w momencie, kiedy jest, to jest odbicie, tak? W trakcie odbicia pięta uderza o ścianę. Ma podpór, możemy wyjść. Takim błędem troszeczkę w momencie jest coś, co niektórzy zawodnicy robią. Stawiają bardzo wysoko stawiają bardzo wysoko buta i wówczas przy gotów rozmijają się tak naprawdę z podporem i ten start już nie jest tak efektywny. Słuchajcie. To już na tyle, jeśli chodzi o starty niskie, starty z bloków, z płotków. Bardzo dziękujemy Dominikowi za dzisiejszy pokaz. Mam nadzieję, że następnym razem też się jeszcze zobaczymy. I do następnego razu. Pozdrawiam.